wsparciem dla naszego miasta w nowej kadencji, w nowej perspektywie Europarlamentu. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za przyjęcie mnie. To, o czym rozmawialiśmy, to dotyczy jednej z kluczowych funkcji eurodeputowanego, to znaczy pilnowanie spraw regionu, województwa w Brukseli, ale nie w samym parlamencie, tylko w Komisji Europejskiej. Europoseł ma możliwość zgłaszania interpelacji, pytań do komisarzy, spotkania się z komisarzami, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli są konkretne problemy, nie oczywiście przy rozdysponowywaniu środków czy wybieraniu projektów, bo to są procedury obiektywne, ale jeżeli są problemy z administrowaniem tych projektów, z zwrotami pieniędzy, z czasami przesunięciem środków z jednego programu do drugiego, to może być i utkwi to w jakiś sposób, jest opóźniany, tak? Na przykład w komisji, no to wtedy w takiej sprawie eurodeputowany może zadziałać. I celem mojej wizyty, poza oczywiście tym, żeby poznać miasto bliżej, zresztą bardzo piękne miasto, naprawdę piękne, to było, aby się dowiedzieć od pana prezydenta, który dokładnie wszystkie te szczegóły zna do cna, jakie problemy powstawały, nawiązać tą współpracę po to, żeby po wyborach, jeśli mieszkańcy województwa, szczególnie mieszkańcy Grudziądza w tym przypadku, no jeżeli zostanę wybrany, jeżeli mieszkańcy mi zaufają, no to żebym już był gotów do rozpoczęcia tej pracy i do pilnowania tych spraw. I po to, żeby to funkcjonowało, to musi być naprawdę ścisły kontakt. Była także rozmowa z panem senatorem, z panem posłem. Mówiliśmy o tym, że będziemy mieli wspólne biuro i myślę, że jedna z funkcji ważnej tego biura będzie też utrzymywanie tego kontaktu. Oczywiście zawsze będę pod telefonem dla pana prezydenta. Jak będę w regionie, czy w Brukseli, jak będzie sprawa, to pan prezydent będzie mógł do mnie. Tak, do mnie. Ja wiem, że tak będzie, bo ja mam takie same wybory, tylko za 6 miesięcy później i też się okaże. Ale zakładamy optymistyczny scenariusz i tutaj no, wiedza pana premiera odnośnie funkcjonowania tych wszystkich dokumentów unijnych jest ogromna i duża i nie ukrywam, że na pewno z tego skorzystam, panie premierze. Z najlepszymi życzeniami. Bardzo dziękuję. Z najlepszymi życzeniami wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli pan jakieś pytania, to na